Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a nasza firma mieści się przy Krajowej Dziesiątce, czyli przy drodze prowadzącej od Bydgoszczy przez Piłę i do Szczecina. Ogólnie jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na naszej stronie www.salon2kółka.pl. I pamiętajcie, każdy towar możemy dostarczyć w dowolne miejsce w kraju. Pojazdy przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. Jeżeli kogoś interesuje kwestia sprzedaży ratalnej, jak najbardziej załatwicie u nas wszystko bez konieczności wychodzenia z domu. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę finansową, ubezpieczenia, leasingi, kredyty. Mamy październik, sezon motocyklowy już powoli się kończy. Mimo że sprzedają jeszcze się motocykle, bo klienci boją się podwyżek cen, które za chwilę niestety nas czekają. Sezon quadowy cały czas trwa, a nawet bym to określił, że wzmaga się ilość sprzedanych pojazdów. Jako firma mamy dosyć duży wybór na miejscu. W tej chwili mamy około 30-40 cały czas quadów z homologacją w pojemności od 250 zwyż. Także jest naprawdę w czym wybierać. Jesteśmy autoryzowanym dealerem takich firm jak CF Moto, TGB, Linhai, Segway, Access Motor. To główne firmy, którymi handlujemy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym cacku, które stoi za nami. Ogólnie jako firma, oprócz quadów, sprzedajemy także pojazdy UTV i takie pojazdy, jak stoją za mną, czyli sportowe pojazdy, które posiadają obok siebie dwa siedzenia. Te pojazdy dostarcza nam firma albo CF Moto, albo firma Segway. Poprzednio mieliśmy materiał, był film z pojazdem o nazwie Flugeman 1000 Segway. I to był taki pojazd bardziej do pracy, z tyłu z paką, że można było coś tam załadować. A przed nami absolutna nowość od firmy Segway. Jest to model Segway V-Line, który występuje w trzech wersjach. Do tej pory są dostępne na rynku dwie wersje. Najważniejszą literką w wersji jest ta literka, literka X. Ona oznacza tą bogatszą wersję. Jak sobie przypominacie, przy Flugemanie mieliśmy literkę E. To oznacza, jakby tak sobie tłumaczyć, ekonomii, czyli tą podstawową wersję. A tutaj mamy wersję X. Będziemy za chwilę o tym rozmawiali, jaka jest różnica między wersją E a wersją X. Będziemy również rozmawiali o tym, do czego służy taki właśnie pojazd. Jest to pojazd typowo sportowy, oczywiście można nim jeździć po asfalcie, wtedy zalecalibyśmy zmianę kół na koła szosowe, a nie na terenowe. Jednakże Segway V-Line to typowo pojazd do szaleństw w terenie. Osobny materiał zrobimy z uruchomienia tego pojazdu. W tej chwili dopiero dokonaliśmy złożenia i tutaj już od razu zaznaczamy, że w wersji tej podstawowej, czyli w wersji E, nie mamy aktywnego tego tabletu, który już nagranie z odpalenia tego tabletu znajduje się na internecie. I oprócz tego są różnice, które za chwilę Wam wymienię. Oczywiście pojazd typowo dwuosobowy, charakterystyczny drążek do trzymania się w razie po prostu szybkiej i intensywnej jazdy. Dobrze, teraz kolega będzie Wam troszeczkę pokazywał ten pojazd dookoła, a ja przeczytam podstawowe dane techniczne tego pojazdu. V-Line SX 1000X
To jest najważniejsze. Czterosuwowy, dwucylindrowy DOHC silnik. Pojemność 1000 cm sześciennych. Maksymalna moc 105 koni mechanicznych. Moment obrotowy 93,5. Elektroniczny wtrysk paliwa. Chłodzenie cieczą i olejem. Tłoki chłodzone olejem. W takich sprzętach już niestety jest to zalecane. Napęd 2x4, 4x4 elektrycznie przełączany. Skrzynia biegów automatyczna CVT. Hamowanie silnikiem oczywiście i przedni dyferencjał z elektryczną blokadą. Podwozie rama ekstremalnie mocna ze stali chromowo-molibdenowej. Dwa miejsca, wspomaganie kierownicy elektryczne, automatyczne, trzytrybowe. Oczywiście powinienem wspomnieć o tym na samym początku. Mamy tutaj homologację T3B, czyli jako ciągnik rolniczy. Dalej, niezależne podwójne wahacze ze stabilizatorem skok 400 mm. W zawieszeniu przednim, w tylnym, wieloelementowe wahacze wzdłużne ze stabilizatorem skok 450 i mamy w pełni regulowane amortyzatory hydrauliczne. Sprężyny progresywne z regulowanym napięciem wstępnym, hamulce 4 razy tarczówki, tutaj nie ma o czym dyskutować, w takim sprzęcie muszą być. Felgi aluminiowe z systemem bedlock, opony z przodu 14 29x9 i z tyłu 14 29x11. I teraz rozmiary i waga, długość całkowita 3,375, szerokość 1630, wysokość całkowita 1800, prześwit 350 mm, rozstaw osi 2590, masa własna 835 kg, zbiornik paliwa 44 litry. Homologacja nie T3B, tylko T1B, przepraszam, off-road. Uprawnienia oczywiście wystarczy prawo jazdy kategorii B. I teraz wyposażenie. Wyciągarka elektryczna, elektryczne wspomaganie kierownicy, hak holowniczy, regulowana kierownica, anatomicznie wyprofilowane fotele z zagłówkami, oświetlenie full LED, w pełni cyfrowa deska rozdzielcza, przedni i tylny bumper ochronny, drzwi boczne, mocny dach, no paka transportowa to za duża nie jest, felgi z systemem bedlock, w pełni regulowane zawieszenie z progresywnymi sprężynami. Tutaj na pewno, jeśli będziecie zainteresowani zakupem takiego pojazdu, to będziecie się zastanawiać, czy warto zainwestować w wersję X, czy w wersję z literą E. Ten pojazd w tej chwili w cenie detalicznej kosztuje około 102 tysięcy złotych, a w tej tańszej wersji, w wersji SX10e, będzie kosztował około 92-3 tysięcy złotych. Różnica około 8 do 10 tysięcy na pewno będzie. I teraz jakie mamy różnice między tą wersją tańszą i tą droższą? Przede wszystkim w tej wersji mamy większy zbiornik paliwa o 4 litry, czyli mamy 44, tam 40. Tutaj, tam mamy felgi aluminiowe, a tu mamy felgi z systemem bedlock. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. To jest właśnie system bedlock, dookoła takie śruby imitujące. Bardzo fajnie to wygląda. Prześwit mamy troszeczkę większy, 360. Jeśli chodzi o elektryczną wyciągarkę, to mamy tutaj zdecydowanie mocniejszą. I teraz najważniejsza sprawa to w wersji tej podstawowej, w wersji E, nie mamy tego tabletu środkowego, tam jest tylko taka zaślepka i ten tablet w tym miejscu po prostu nie występuje. Tam jest po prostu zaślepka i taki schowek. To są właśnie te różnice. Myślę, że na ten pierwszy raz to będą wszystkie informacje odnośnie Sequoia V-Line'a. Osobno będzie materiał z odpalenia, uruchomienia tego pojazdu i osobno z jazdy testowej. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl.
Zapraszam również wszystkich na nasz Facebook, Instagram i TikTok. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. Wszystkich tych, którzy interesują się trochę motoryzacją, quadami, motocyklami, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i jak największe grono osób mogło nas oglądać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na salon2kółka.pl i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.